Witam Cię i pozdrawiam. Jestem Sernd, choć moja tożsamość nie jest zapewne tajemnicą po tym całym zamieszaniu, jakie spowodowałem. Cóż, widzę, że Ci osobnicy o ponurych twarzach mają być moją eskortą, prowadzącą mnie tam, gdzie zadecydowali kupcy. Obawiałem się Waszego przyjścia. Chroncie mnie, bogowie natury! Jesteśmy ucieleśnieniem równowagi. Dzięki nam wielki cykl nigdy się nie zatrzyma. Może to tylko chwilowe zapomnienie. Ale obawiam się, że jeśli dalej będziemy podążać tą drogą, ucierpi równowaga. Postarajmy się zachować ją w sobie. Obawiam się, że nasze dusze kładą się w jedną stronę, niczym kłosy zboża na wietrze. Jeśli chcemy zebrać plony, musimy uciszyć burzę. Widzę więcej niż Wy i czuję, że niszczymy równowagę. Wybacz, ale nie mogę Ci dłużej pomagać. Będę Wam przewodził z łagodną stanowczością. Niczym rzeka, która kształtuje swe koryto. Cykl dnia wymaga odpoczynku. Bez niego cierpią wszystkie twory natury. Pory roku przemijają z powolną elegancją, ale my jesteśmy po prostu leniwi. Przyspieszmy kroku. Oto gniew natury! Za wielką równowagę! Natura pozbawi cię życia! Śmierć jest naturalnym zjawiskiem, ale mój czas jeszcze nie nadszedł. Pomóż mi! Proszę, w każdym spotkaniu z naturą otrzymujesz znacznie więcej, niż pragniesz. To ciekawe, że najgorliwsi budowniczowie miast szukają swych modeli i narzędzi w przyrodzie. Takie miejsca są domem dla najdzikszych stworzeń natury. Nie potraktują łagodnie intruzów. Kolejny dzień w słońcu lub chmurach. Wielki cykl trwa. Przyroda nie śpi nawet w najgłębszych ciemnościach. Gdybyśmy tylko potrafili to zauważyć. Jestem tu, by ci służyć. Czego sobie życzysz? Czy masz jakiś problem? Mów. Ja cię wysłucham. Powiedz mi, co mam zrobić. Natura jest gotowa. Zrobię choć tyle. Jeśli służy to większemu dobru, rozumiem, dla dobra równowagi. Jak sobie życzysz? Jeśli chcesz. Natura wybiera najprostsze sposoby działania. Niechaj cykl zostanie zachowany. Wróbel w garści nie uwije gniazda. Czy jakoś tak? Oto uderzenie natury! Nic, jeno powietrze. To po prostu nienaturalne. Nie uniosę nic więcej. Muszę położyć mój ciężar na ziemi. Przyprowadzono kilku więźniów. Matko przełożona. To straszne, okropne! Racja! Uuu, uuu. Nadstawcie uszu, dobrzy mieszkańcy Atkatli! Lechtinan znowu zapewni wam niespotykaną rozrywkę! Zwróćcie uwagę na arenę, na której dwóch zawodników walczy na śmierć i życie. Mam nadzieję, że wszystkie zakłady zostały przyjęte. Dobrze, zaczynamy. Musisz walczyć, bo jesteś niewolnikiem i tak ci rozkazano. Spróbuj tylko odmówić, a rzucę cię na pożarcie bestią ku uciesze naszych gości.